powiedzenie, jak ważny jest dla miasta klub, że białostoczanom zależy na tym, aby no, Jagiellonia osiągała jak najlepsze wyniki. Również spotkałem się z kibicami i po prostu obiecałem im, że jeszcze przed meczem pucharowym spotkam się z zawodnikami, no żeby, bo oni też się spotykają z zawodnikami i mobilizują. Chodzi tutaj głównie o puchary, ale również no, ciągle mamy szansę na mistrza Polski po ostatnich występach. Także zawodnicy, na pewno to morale w tej chwili jest bardzo dobre, bo ostatnie 6 punktów, ale też dobra gra powoduje, że atmosfera w zespole jest dobra i wystarczyło tylko powiedzieć, że miastu również zależy na dobrej promocji poprzez Jagiellonię Białystok. Jeżeli chodzi o pierwsze te spotkania tuż po przerwie zimowej, pan prezydent z pewnością śledzi na bieżąco losy Jagiellonii. Jak pan prezydent ocenia postawę chłopaków w tych pierwszych meczach po wiośnie? No cóż, były 4 mecze. Pierwszy był przegrany w Chorzowie. To rzeczywiście tam ta postawa nie była zbyt dobra. Właściwie mecz był słaby, a gol strzelony z rzutu wolnego, no taki troszeczkę kuriozalny, można powiedzieć, bo w murze akurat no, nie stanęli najwyżsi zawodnicy, tak oględnie bym to powiedział. Natomiast no, trochę pechowo stracone 2 punkty w ostatnich sekundach z Podbeskidziem, ale można powiedzieć, że no, sprawiedliwości stało się zadość i walkover dla nas na Legii. No i ostatni mecz. No, trzeba powiedzieć, że Zagłębie miało sporo szans i tutaj to szczęście się trochę do nas uśmiechnęło.